Drodzy Państwo, rok 1812 na Litwie, skok w nowoczesność czy okupacja. Nie przypadkiem taką konstrukcję tytułu swojego wystąpienia stworzyłem, ponieważ odnosi się ona rzeczywiście do rozwoju wydarzeń, które tak na dobrą sprawę dzieją się na gorąco i zaskakują wtedy wszystkich. Bądźmy szczerzy, w roku 1812, kiedy Napoleon rozpoczynał wojnę z Rosją, w ogóle nie zakładał, że jakiekolwiek władzę na Litwie będzie tworzył. Miał wprawdzie u swojego boku grupę doradców, w której znajdował się m.in. Aleksander Sapieha, jego, nazwijmy to, bliski współpracownik jeszcze z okresu kampanii 1807 roku, nie tylko w sprawach polskich, także wtedy już w sprawach litewskich. Teraz można by powiedzieć główny ekspert od sprawy Litwy, ale Napoleon w ogóle zakładał, rozpoczynając wojnę z Rosją, że będzie to kampania bardzo krótka, 2-3-tygodniowa, która doprowadzi do rozstrzygnięcia militarnego gdzieś w okolicach Wilna i zmusi Aleksandra I do zawarcia pokoju, który w gruncie rzeczy sprowadzać się będzie do akceptacji przez cara tych napoleońskich porządków, jakie w Europie zostały zaprowadzone, czyli można by powiedzieć, że idea tego wielkiego cesarstwa zostanie ostatecznie zaakceptowana przez Rosję, co pozwoli Napoleonowi konsolidować ten twór wewnętrznie. Stało się inaczej, jak wiemy. Stało się między innymi za sprawą anomalii pogodowych i to nie tych zimowych, tylko tych czerwcowych, kiedy posypała się pogoda 24 czerwca i armia francuska nie była w stanie mimo potężnego tempa marszu zaskoczyć wojsk rosyjskich i zmusić je do bitwy z odwróconym frontem pod Wilnem. Aleksander I uciekł na wschód. Chociaż powiedzmy też szczerze, to też nie jakiś głębszy plan rosyjski, bo tak naprawdę Rosjanie uciekali, bo nie mieli innej koncepcji, prawda? I tak szli, aż doszli do Moskwy, a Napoleon chcąc czy nie chcąc do tej Moskwy też za nimi dotarł. Ale co jest rzeczą istotną? Właśnie to fiasko początku kampanii zmusiło Napoleona do tego, by rozstrzygnąć sprawę, co z zajętymi terenami litewskimi. Rosjanie mieli oczywiście świadomość, że oni opuszczą zachodnie rubieże Rosji. Opuszczą je z prostego powodu. Nie można się bić tam, gdzie miejscowa ludność jest wroga wobec nas. Czyli krótko mówiąc, postawilibyśmy się sami w sytuacji, w której mamy przeciwnika przed sobą i przeciwnika na swoich tyłach, prawda? Stąd ta koncepcja rosyjska wycofania się na linię wielkich rzek, Dźwiny, Berezyny, Dniepru, która też nie została przez nich zrealizowana, bo jak mówię, jedyna koncepcja, jaka była, to uciec dalej na wschód. Ale to oznaczało, że oczywiście Napoleon, zajmując potężne tereny zachodnich rubieży Rosji na obszarze Litwy, no, musiał zdecydować, co z tymi ziemiami zrobić. A przede wszystkim w sytuacji, jaka nastąpiła, kiedy musiał iść dalej na wschód, jak wyzyskać te ziemie do walki przeciwko Rosji, jak wykorzystać ich zasoby do walki przeciwko Rosji. No i to oczywiście zmusiło Napoleona do zorganizowania władz litewskich. Te władze powstają w bardzo szczególnej konstrukcji, dlatego tutaj postaram się rozstrzygnąć ten problem, czy nowoczesność, czy okupacja. Dlatego, że Napoleon pod dużym wpływem Aleksandra Sapiehy, który rzeczywiście był osobą, która kształtowała wyobrażenie Napoleona o Litwie, zdecydował się w gruncie rzeczy na rozwiązania, których nie zastosował na przykład w Księstwie Warszawskim w roku 1807, kiedy powoływał komisję rządzącą. Świadom faktu pewnych tradycji i uwarunkowań, po pierwsze postanowił dopuścić do czegoś, co można by nazwać elekcją władz litewskich. I to była bardzo ważna sprawa, kiedy 28 czerwca, więc po 4 dniach kampanii, właściwie 5 dniach kampanii, znalazł się w Wilnie, zaprosił wszystkie znaczniejsze osoby życia publicznego Litwy, które znalazły się w stolicy kraju, na taką właściwie nieformalną elekcję władz, żeby sami Litwini wybrali władzę. I rzeczywiście formuła taka została zastosowana. 30 czerwca ta elekcja ma miejsce. Wybrane zostaje 5 osób, a właściwie 6 osób razem z sekretarzem, które tworzą organ władzy najwyższej na Litwie, jaką jest Komisja Rządu Tymczasowego Litwy, bo taką nazwę to ten organ nosił, to Wielkie Księstwo Litewskie dodały sobie potem same władze, odwołując się oczywiście do tradycji Rzeczypospolitej, to już w kolejnych dokumentach. 1 lipca, zgodnie zresztą z wynikami elekcji, Napoleon dokonuje nominacji składu Komisji Rządu. Co istotne, znajdą się w niej osoby nieprzypadkowe, ponieważ
Litwini kierowali się, dokonując tego wyboru, właściwie jednym kryterium. Mieli to być najważniejsi urzędnicy z czasów Rzeczpospolitej, którzy jeszcze w tej epoce żyli i byli na swój sposób aktywni politycznie. I były to oczywiście takie postacie jak Stanisław Sołtan, najwyższy żyjący wtedy marszałek nadworny litewski, urzędnik z czasów jeszcze Rzeczypospolitej, Karol Prozor, Józef Sierakowski, który odgrywał swoją rolę oczywiście w roku także 807, kiedy przygotowywał, był jednym z przygotowujących powstanie na Litwie, Franciszek Jelski, co jest rzeczą istotną w przypadku tych czterech osób, także kryterium było zaangażowanie tych osób w ostatni zryw niepodległościowy, jakim było powstanie kościuszkowskie. Litwini, dokonując tego wyboru, mieli to także na uwadze, bo te osoby były aktywne w roku 1794. No i oczywiście osobą, która jeszcze się znalazła w tym kręgu, to Aleksander Sapieha, którego wybór, a potem nominacja wynikała, jak mówię, z prostych zależności, czyli dużego wpływu Aleksandra Sapiehy na Napoleona i możliwość oddziaływania na cesarza przez osobę Aleksandra Sapiehy. Sekretarzem komisji został Józef Ignacy Kossakowski, spełniając zresztą bardzo ważną funkcję organizatora prac tejże komisji rządu. Co najważniejsze, po ustaleniu tych wszystkich kwestii i nominacji, jaka nastąpiła dekretem cesarskim z 1 lipca 1812 roku, Napoleon dokonał także zgodnego również z wynikiem elekcji, bo i tu dopuszczono do elekcji, nominacji władz na szczeblu lokalnym, a były to przede wszystkim komisje administracyjne, które podlegały komisji rządu i miały działać w departamentach. Bowiem ta konstrukcja, którą Napoleon w rozkazie 1 lipca tworzył, to był obszar podległy komisji rządu, jak potem mówię, Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak nazywała to komisja rządowa, która obejmowała cztery gubernie rosyjskie, których nazwę zmieniono teraz właściwie na departamenty, dokonując tylko tej nazewniczej nazwy zmiany, nie zmieniając jak gdyby struktury, jeśli chodzi o terytoriów tych obszarów. Były to gubernia grodzieńska, wileńska i mińska plus obwód białostocki, który, jak wiemy, znalazł się w rękach Rosji w wyniku wojny 1807 roku. Te komisje zostały więc nominowane również przez Napoleona i co najważniejsze, Napoleon dokonał także nominacji dla jednej gubernii, albo właściwie departamentu wileńskiego, władz na jeszcze niższym szczeblu powiatowym, czyli podprefektów w obszarze Wileńszczyzny. Tu także nominacja cesarska nastąpiła. Można by więc powiedzieć, że stworzono władze, które w jakimś sensie odwoływały się do tradycji Rzeczpospolitej, ponieważ sześcioosobowa, właściwie pięcioosobowa komisja składała się z pięciu członków, których każdy był de facto szefem resortu, troszkę podobnie jak komisji rządzącej, która miała działać na zasadach kolegialności w podejmowaniu decyzji. Podobną strukturę tworzono na szczeblu departamentalnym. Tu także trzyosobowe składy komisji administracyjnych właśnie tą kolegialność wprowadzały. Było więc to ukłon w stronę, można by powiedzieć, tej tradycji Rzeczypospolitej, którą tutaj między innymi pan profesor Jacek Przygocki opisywał, prawda, w odniesieniu do rozwiązań, jakie z kolei sprzecznie z nimi w Księstwie Warszawskim zastosowano. Ale to nie wszystko, ponieważ Napoleon, tworząc taką konstrukcję, wiedział jedno. No nie można Litwinom oddawać zarządu kraju. Tym bardziej, że po pierwsze, Napoleon znajdował się w szczególnej sytuacji, tworząc tę władzę. Był w trakcie wojny, której wyniku nie znał. To, co planował w odniesieniu do pierwszych tygodni kampanii, jak mówię, zupełnie się załamało i nie wiadomo było, co będzie dalej, prawda? Więc wiązanie sobie rąk jakimiś trwałymi deklaracjami czy rozwiązaniami byłoby głupotą zwykłą polityczną i militarną, prawda? Mając przed sobą kampanię do rozstrzygnięcia. No poza tym Napoleon w gruncie rzeczy miał dosyć dobre rozeznanie co do nas jako narodu i wiedział, że oddawanie Polakom zarządu mogłoby doprowadzić do właściwie niekontrolowanego rozwoju wypadków, na które on by nie miał całkowicie wpływu, prawda? A więc generalnie nasza idea mogłaby być restytucja Rzeczypospolitej, najlepiej w granicach 1772 roku, co w żaden sposób oczywiście nie mogło być zastosowane w rozwiązaniach, jakie nastąpiłyby nawet w wyniku zwycięskiej wojny. Dlatego Napoleon w gruncie rzeczy w tej konstrukcji, jaką tworzy,
zaczyna w gruncie rzeczy tworzyć swoistego rodzaju, no może nie pułapki, ale takie rozwiązania, które tak naprawdę ubezwłasnowalniają ten organ kolegialny, jakim jest Komisja Rządu czy Komisja Administracyjna. Na czym to polega? Po pierwsze, u boku Komisji Rządu powołuje komisarza cesarskiego, który ma zupełnie inną rolę niż rezydent francuski w księstwie warszawskim, jaką nie wynika z dekretu 1 lipca, ponieważ w tym dekrecie jest tylko mowa, że przy Komisji Rządu działa komisarz cesarski, którym zresztą zostanie sprzyjający Polakom i blisko z nimi współpracujący już w okresie poprzedzającym wojnę rezydent w księstwie warszawskim Edward Bignon. Co najważniejsze, w tej konstrukcji, jaką Napoleon tworzy, na czele komisji administracyjnych, które zostają powołane także rozkazem z 1 czy dekretem z 1 lipca, Napoleon stawia intendentów, a 5 lipca, dokonując ich nominacji, powołuje jako 4 intendentów 4 audytorów francuskiej Rady Stanu. Co jeszcze ważniejsze, intendenci są podlegli bezpośrednio pod komisarza cesarskiego przy Komisji Rządu. Mamy więc bardzo ciekawą sytuację, w której Komisja Rządu wydaje polecenia niższemu szczeblu administracyjnemu na poziomie departamentu, który ma realizować Komisja Administracyjna, organ kolegialny, który w swojej kolegialności jest jednak ograniczony przez fakt, że przewodniczy jej intendent, który ma głos decydujący, niezależny całkowicie od Komisji Rządu, podlegający komisarzowi cesarskiemu przy tejże komisji. Krótko mówiąc, jakąkolwiek decyzję w tej sytuacji komisja chciałaby wcielić w życie, wcześniej musi ją uzgodnić z komisarzem cesarskim, który wyda na nią zgodę i odpowiednie dyspozycje spłyną do intendentów. Bardzo ciekawa konstrukcja, prawda? Z jednej strony kolegialność, z drugiej strony monokratyzm, o którym mówił tutaj pan profesor, w pełnym rozkwicie. W strukturze tej najniższej powiatowej, no podprefekci już w ogóle są wykonawcami poleceń, prawda, płynących, jak to się mówi, z góry od Komisji Rządu przez władze departamentalne na ten szczebel powiatowy. Żeby było tego jeszcze mało, to konstrukcja tych władz ulega dalszej komplikacji, ponieważ równocześnie z powoływaniem administracji cywilnej, którą tworzą teoretycznie Litwini przy współpracy z urzędnikami francuskimi, Napoleon tworzy, podobnie zresztą jak na ziemiach polskich w 1806-1807 roku, francuską administrację wojskową, która jest niezbędna dla zaplecza frontu. W tym 1812 roku w każdym z departamentów powołuje gubernatora, który w gruncie rzeczy dostaje kluczowe zadania dotyczące kwestii dowodzenia bezpieczeństwa na danym obszarze, formowania oddziałów, budowania etapów jako kolejnych, prawda, jak to się mówi, na trasach przemarszów, punktów magazynowych, szpitalnictwo wojskowe, etc., etc. Tym gubernatorom podlegają ordonatorzy, którzy spełniają funkcję, nazwijmy to, zaopatrzeniowców oraz cała struktura administracji, która zarządza etapami, szpitalami, a co najważniejsze, także komendanci placu, którzy w każdym punkcie, jakim jest miasto powiatowe, muszą zaistnieć i są to osoby, które w pełni odpowiadają za sprawy wojskowo-administracyjne dotyczące mobilizacji na danym obszarze. Mamy więc w gruncie rzeczy ze sobą jeszcze jedną odrębną strukturę, co najważniejsze, biorąc pod uwagę, że zasadniczym zadaniem Komisji Rządu w intencji Napoleona jest co? Zapewnienie bezpieczeństwa na zapleczu wielkich działań wojennych, aprowizacja dla wielkiej armii i dostarczenie siły zbrojnej, no podobnie jak w 1806-1807 roku komisja rządząca, to te kompetencje administracji wojskowej francuskiej zlewają się w dużej mierze z kompetencjami komisji rządzącej. Komisji Rządu, bo rządząca to w księstwie. Co jeszcze ciekawe, ponieważ Napoleon został zmuszony do pościgu za Aleksandrem, za armią Aleksandra, musiał opuścić Wilno, co nastąpiło w połowie lipca i pojawił się problem zwierzchności nad administracją wojskową. W momencie, kiedy cały sztab i Napoleon przebywał w Wilnie, naturalnym zwierzchnikiem gubernatorów był major generalny, czyli marszałek Berthier. Nie było wątpliwości, tak? Ale w momencie, kiedy on z cesarzem poszedł na wschód, no to możliwość kontrolowania 4 niezależnych urzędników francuskich wojskowych, jakimi byli gubernatorzy,
spadała do zera. Dlatego Napoleon, przygotowując jeszcze swoje wyjście z Wilna, zanim to nastąpiło, mimo że nie przewidywał takiego rozwiązania w ogóle w dekrecie 1 lipca 1812 roku, powołał generalnego gubernatora dla obszaru Litwy, który dokładnie objął zwierzchnictwo nad czterema gubernatorami. Został nim zresztą wtedy gubernator Królestwa, właściwie Prus Wschodnich, prawda, francuski generał, ale Holender z pochodzenia, Dirk van Hogendorp. No i co najważniejsze, w tym momencie kompetencje, można by powiedzieć, Komisji Rządu i Hogendorpa zaczęły na siebie już wyraźnie zachodzić, prawda, w tych najważniejszych sprawach dotyczących działań na rzecz wojny. Jaka była konsekwencja tego? No właściwie mamy trzy struktury, prawda? Komisja Rządu i cała ta struktura władz litewskich oparta na kolegialności, wmontowanych w nią urzędników francuskich, którzy wprowadzają tak naprawdę monokratyzm w zarządzaniu, i odrębna od tej struktury jeszcze, prawda, administracja wojskowa. No można by powiedzieć, był to majstersztyk w zawiązywaniu węzła gordyjskiego, prawda? Lepiej się nie dało. Jakie były tego konsekwencje? No jak do Wilna dotarł po pewnym czasie Hogendorp, to się zaczęły rzeczy straszne. Początkowo Napoleon liczył, że uda się to jakoś wszystko rozwiązać, oddając zwierzchnictwo nad całością w ogóle Litwy, pozostającemu w Wilnie i przyjaznemu bardzo dla Polaków, byłemu sekretarzowi stanu, a teraz ministrowi spraw zagranicznych Francji, księciu Bassano, czyli Maretowi. Ten rzeczywiście razem z Bignonem miał duże serce dla Polaków i dużą wyrozumiałość. Ale kiedy przyjechał Hogendorp, zaczęła się tragedia, ponieważ nachodzące na siebie kompetencje, ale także i osobowościowe, nazwijmy to, czynniki, które stawiały wobec siebie w opozycji dwie postacie, które były kluczowe w tym momencie dla rozwoju wypadków, czyli z jednej strony Hogendorpa, a z drugiej strony niekwestionowanego lidera władz litewskich, który mimo braku tej funkcji formalnej w postaci przewodnictwa Komisji Rządu faktycznie tą funkcję spełniał, a mowa tutaj jest o Aleksandrze Sapiesze, wywołała po prostu konfrontację na całego. Jak pisał Mare, meble mi lecą w drzazgi, jak panowie ze sobą dyskutują w mojej obecności, prawda? I nie chcę aż coś z tym zrobić, no bo ciągle trudno stoły wymieniać, prawda? I krzesła. Bilans był taki, że 24 sierpnia Napoleon, sam rozumiejąc, że właściwie stworzył twór, który nie jest w stanie racjonalnie funkcjonować, właśnie liczyłem, że zegar mi zaanonsuje te 5 minut do końca, przysłowiowe. Już tylko 3, no dobrze. To źle obliczyłem. W takim razie kończąc, zmierzamy do końca. 24 sierpnia Napoleon dokonał jeszcze jednej zmiany, mianując Hogendorpa prezesem Komisji Rządu. Czyli gubernator generalny został prezesem Komisji Rządu. Co jest ciekawe, w tym momencie Napoleon w ogóle złamał zasady funkcjonowania władz litewskich, ponieważ Hogendorp wszedł w skład Komisji Rządu jako jej członek, nie obejmując jednocześnie żadnego, w cudzysłowie, ministerstwa czy komitetu, ale co najważniejsze, wszedł do komisji, która działała kolegialnie teoretycznie. Natomiast w tej kolegialności nie mógł funkcjonować on, pełniąc jednocześnie funkcję generalnego gubernatora Litwy, bo on miał najwyższą zwierzchność nad sprawami wojska, aprowizacji, bezpieczeństwa na danym obszarze. Można by więc powiedzieć, że doszło do swoistego monokratyzmu na tym najwyższym punkcie, ponieważ Komisja Rządu musiała de facto podlegać swojemu prezesowi jako generalnemu gubernatorowi, a kolegialność zachowywała tylko w sprawach drugorzędnych dotyczących kwestii, które nie były w kompetencji generalnego gubernatora, czyli na przykład szkolnictwo, oświata, kwestie wyznaniowe, sądowe, no bo to w kompetencji generalnego gubernatora nie leżało. Czy była to więc okupacja, czy skok w nowoczesność? To jest to pytanie, które tutaj należałoby zadać. No byłbym być złośliwy i powiedzieć, odpowiedzcie sobie państwo sami, ale postaram się powiedzieć, co ja myślę. Był to jednak skok w nowoczesność. Dlaczego? Po pierwsze, w całej tej strukturze włączono po raz pierwszy w takiej skali społeczeństwo litewskie, no mowa tu przede wszystkim jest oczywiście o szlachcie, bo takie też były realia społeczne na obszarze Litwy, funkcjonowanie państwa. To jest rzeczywiście ponad kilkuset, no gdzieś nawet ponad 1000 urzędników, którzy na różnych szczeblach
znaleźli się w administracji, co było rzeczą bezcenną, ponieważ samorząd z czasów jeszcze rządów rosyjskich, który był swojego rodzaju przedłużeniem administracji rosyjskiej z braku laku, bo po prostu Rosjanie nie mieli tylu urzędników, nie wyrabiał aż takich umiejętności administracyjnych, jak w tej chwili trzeba było się nauczyć, funkcjonując w tej całej strukturze. Nie przypadkiem zresztą Napoleon mianował na intendentów, audytorów Rady Stanu. To byli młodzi urzędnicy, ale niezwykle prężni, którzy nadali, mimo wielu konfliktów, jakie się tam pojawiały po drodze, zupełnie inny wymiar tej administracji. Druga kwestia, którą tu trzeba powiedzieć też, odnosząc się do tego pytania, czy skok nowoczesność, czy okupacja. To, o czym mówił tutaj pan profesor. Napoleon dokonał bardzo istotne i pod jego wpływem komisja rządu zmiany, jeśli chodzi o społeczeństwo litewskie. De facto zapowiedziano zniesienie poddaństwa. Nie dokonano tego, bo warunki wojenne nie służą temu, żeby wywoływać rewolucje społeczne. Zresztą wojna 812 roku i tak w tym pierwszym momencie wywołała takie reakcje, szczególnie na obszarach pustoszonych przez Wielką Armię na skutek tego kryzysu pogodowego i tak dalej. Ale faktem jest, że Litwa w 812 roku stanowiła, podobnie jak Księstwo Warszawskie, miejsce, gdzie ludzie stawali się wolnymi. Z pełną tego świadomością, bo ja tu się odwołam do słów profesora Waczkowskiego, które ostatnio miałem okazję wysłuchać w Warszawie w maju, jak my sobie nie zdajemy sprawy, jak magicznym słowem dla tych ludzi wydawało nam, by nam się, że którzy w ogóle nic nie rozumieli, prawda? Mówię o chłopach, gdzieś tam było słowo wolność. Oni wiedzieli. Przychodzą Francuzi, Polacy z księstwa, my jesteśmy wolni. I to samo dotyczy roku 809 w Galicji. Pan profesor bardzo ładnie udowodnił, że sukcesy księstwa księcia Józefa w 809 roku w dużej mierze wynikały z faktu, że armia austriacka się rozsypała na tym obszarze. A dlaczego się rozsypała? Bo w momencie, kiedy weszło wojsko księstwa warszawskiego, rekruci galicyjscy uznali, że oni są już wolnymi ludźmi. I ich świat się całkowicie zmienił, prawda? Można by więc powiedzieć, że odpowiadając ostatecznie na pytanie, bo pan profesor to już na mnie groźnie patrzy, ja już się boję, a o tych krowach nie wspomniałem, no i to już w ogóle, ale tak na poważnie. Była to okupacja, bo tak niewątpliwie trzeba to potraktować, patrząc na całą tą strukturę, ale z wmontowanym systemem, nazwijmy to eksperymentu oddawania lokalnej ludności władzy pod kontrolą, ale władzy nad obszarem, którym zarządzali, prawda, z którego pochodzili, co w konstrukcji całościowej było jakąś zapowiedzią zmian, które niewątpliwie nowe państwo, które powstałoby w wyniku zwycięskiej wojny 812 roku, by sankcjonowało. Mielibyśmy niewątpliwie w wyniku wygranej Napoleona Królestwo Polskie, które nie obejmowałoby granic 72 roku, to zapomnijmy, ale mielibyśmy państwo z nowoczesnym systemem prawnym, z nowoczesnym społeczeństwem, z nowoczesną administracją, które ukierunkowałoby nasze losy w XIX wieku w zupełnie innym kierunku. No ale przyszła klęska i zakończyła całą sprawę. Dziękuję i przepraszam za przedłużenie.